Wiem, że ostatnio mogę być monotematyczna, ale w moim życiu intensywnie dzieją się ostatnio dwie rzeczy, mianowicie start własnej marki oraz remont, i to wszystko pochłania większość mojego czasu i większość moich myśli. Tak sobie myślałam, że nagram dzisiaj kolejnego vloga, bo jest on na tyle luźną formą, że mogę bez większego przygotowania pokazać wam zmiany, ponieważ remont jest na tyle intensywny i tak dużo robimy, że tak naprawdę wszystko zmienia się z tygodnia na tydzień. I to, co wam dzisiaj pokażę, już w przyszłym tygodniu może być przykryte i tylko udokumentowane na zdjęciach bądź filmach. Więc pokażę wam, co zmieniło się w ciągu ostatnich 2-3 tygodni. A zmieniło się bardzo dużo. I tak na marginesie, jak pomyślicie sobie, że wzięliście kredyt na kilkadziesiąt lat, tak naprawdę na mieszkanie, które wygląda i wyglądało, no teraz już jest trochę lepiej, ale w pewnym momencie wyglądało tak, jakby ktoś tutaj wrzucił bombę i wrzucił bombę, to może być to trochę dziwne, ale większość rzeczy toczy się zgodnie z planem, w sensie z tym, jak sobie to wymyśliliśmy, więc jak to odpisujemy, będzie ekstra. Po pierwsze, podłoga. Jesteśmy aktualnie w sypialni i to, co widzicie, to jest tak naprawdę pierwsze działanie cykliniarki. Wstawię wam tutaj kadry, jak to wszystko działa. Generalnie chyba wszyscy, nasza ekipa, nasza rodzina bardzo podchodziła sceptycznie do renowacji tej podłogi i nie sądzili, że coś z tego da się uzyskać. Natomiast my przegrzebaliśmy cały internet, obejrzeliśmy różne renowacje i wiedzieliśmy, że można. I tak po zdjęciu pierwszej warstwy, a nawet nie całej, jak tutaj widzicie, farby ukazały się nam piękne, zdrowe deski. Wiem, że dla niektórych to może nie wyglądać pięknie, ale to już pierwsze przejechanie powoduje, że ja już sobie jestem w stanie wyobrazić, jak będzie wyglądał efekt końcowy. I tak, to było pierwsze przejechanie cykliniarką, która ma szersze pole ścierania, i takie rzeczy, jak tutaj, o, tutaj takie pozostałości, będą potem dorabiane z cykliniarką, taką mini cykliniarką, która ma właśnie pozbyć się farby z narożników oraz z takich miejsc, ponieważ jeżeli byśmy chcieli to wycyklinować, te takie drobne rzeczy, to one są w głębieniu i tak naprawdę z tych desek, jeżeli miały być wycyklinowane na ekstra płasko, prawie nic by nie zostało, więc takie rzeczy i tutaj, o, takie rzeczy, które są na krawędziach desek, będą cyklinowane cykliniarką, która właśnie ma służyć cyklinowaniu bardziej dokładnemu. I deski chyba zdecydujemy się, żeby olejować. Trochę na ten temat czytałam. Olej jest bardziej przyjazny dla domowników i dla środowiska. Jedna z was podrzuciła mi linka, zapoznałam się już z ofertą, muszę do nich napisać, czy mogą mi wysłać jakiekolwiek próbki. Bo ten olej jest dosyć drogi, jeżeli go kupić nawet w pojemności 250 ml, to chyba kosztuje kilkadziesiąt złotych, a jeżeli na przykład bym chciała już trzy takie sprawdzić, trzy różne odcienie oleju, to no to już wychodzi ponad 150 zł, a dla samych próbek no to po prostu jest trochę dużo. I jeżeli chodzi o kolor, to myślę, że nie stanie na bezbarwnym, ponieważ to są deski sosnowe i sosna, gdy jest polakierowana bądź poolejowana czymś bezbarwnym, to uzyskuje taki żółty odcień, co niekoniecznie mi się podoba. Pod wpływem słońca i czasu uzyskuje ten odcień i czytałam, że ten żółty odcień można zniwelować szarym barwnikiem. Widziałam, że tam jest woskoolej, który ma zabarwienie szare, więc wcześniej po zaolejowaniu całości, wcześniej przed zaolejowaniem całości, trzeba by po prostu go przetestować i zobaczyć, jak się zachowuje konkretnie na tych deskach. I jesteśmy w salonie, w salonu jadalni. Tutaj deski też są w bardzo dobrym stanie, są nieco węższe, ale no taka jest natura drewna po prostu. One pochodzą moim zdaniem z tego samego czasu jak deski w sypialni. Jak widzicie,
albo i nie, ale ja potrafię to sobie, jestem to sobie w stanie wyobrazić. Te deski są w bardzo dobrym stanie, jest bardzo mało sęków. No i przede wszystkim nie ma robaka, bo czasami jest tak, że jak zjedziecie w kamienicach bądź w jakichś starych mieszkaniach, domach, pierwszą warstwę warby, wychodzą na wierzch dziurki po kornikach, chyba to jest kornik, nie wiem, czy istnieje jakiś inny robak w drewnie, także tu jest wszystko ok. Te dziurki, które tutaj widać, to są po prostu niestety dziurki po gwoździach. Płyty pilśniowe były przybite na gwoździe, to oczywiście wszystko zostanie jeszcze przeszlifowane, a luki między krawędziami desek i dziurki po gwoździach zostaną zaszpachlowane i zaszpachlowane taką szpachlą, która będzie elastyczna. Ta szpachla powstanie z żywicy, która jest elastyczna w połączeniu z pyłem, który pozostanie po cyklinowaniu. I to jest bardzo fajny patent, ponieważ będzie można uzupełnić luki czymś, co ma kolor bardzo podobny do tych desek. Nie mogłabym przegapić również tego, żeby wam pokazać, co stało się z naszymi sufitami praktycznie w całym mieszkaniu. Otóż nie mieliśmy w planach zrywać tynków z sufitów. Miały być one tylko wyrównane, ubytki miały być uzupełnione i miały być po prostu pomalowane farbą wapienną, ale jak nasza ekipa zaczęła wydrążać rynienki na elektrykę, to tynk po prostu zaczął odpadać połaciami. Był on umieszczony na słomie i na takich deskach i zdecydowaliśmy, że po prostu nie ma sensu, że może nam to w pewnym momencie spaść na głowę, a jak pisałam już wcześniej na Instagramie i nie wiem, czy tutaj na YouTubie to też mówiłam, elektrykę robimy praktycznie od nowa, bo było bardzo mało punktów świetlnych i gniazd, jak to zwykle bywa w starych mieszkaniach, więc zdecydowaliśmy się, że zdjęliśmy tynki, Jezu, mówię, jakbym robiła to sama. Ekipa zdjęła tynki i zdjęła tą podbitkę z desek i zdjęła tą podbitkę. Ta podbitka była trzymała tylko tynki, ona nie pełniła funkcji konstrukcyjnej dla budynku. I jak ta podbitka z desek została zdjęta i tynki zostały zdjęte, naszym oczom ukazał się dół stropu drewnianego. I teraz będziemy wypełniać te przestrzenie między bekami wełną akustyczną, co dodatkowo nam wygłuszy sąsiadów oraz sufit nie będzie już tynkowany, tylko niestety, no to jest kompromis, będzie zastosowany sufit podwieszany, ale nie jestem zwolennikiem sufitów podwieszanych z LEDami. Mi się to po prostu nie podoba, więc ten sufit podwieszany będzie wyglądał jak zwykły, tradycyjny sufit, taki jakby był zatynkowany. I dlaczego te deski są zielone? Ponieważ one są teraz dosyć wysprzątane, pokażę wam, jak to wcześniej wyglądało tutaj gdzieś na przebitkach. I one są zielone, ponieważ posmarowane są substancją przeciwgrzybiczną, przeciwkornikową. Generalnie dosyć zdrowe są i mocne te deski, więc nic nie, na szczęście nie trzeba wzmacniać, te belki tak naprawdę, bo te belki pełnią funkcję konstrukcyjną, nic na szczęście nie trzeba wzmacniać i nic nie trzeba wymieniać. I ta substancja, no to jest oczywiście pewnie jakaś chemia tak czy inaczej, ale jest ona oparta, tak przynajmniej zapewnia producent, na naturalnych solach, a dodaje się do niej zielony barwnik, to jest w sumie ciekawostka, dodaje się, ona zupełnie sama w sobie jest przezroczysta i nie śmierdzi, ale dodaje się do niej zielony barwnik, żeby było widać, gdzie już jest pomalowane, a gdzie trzeba jeszcze domalować, więc bardzo sprytne rozwiązanie. W ogóle a propos tego, że bierzecie kredyt na kilkadziesiąt lat i wszystko wygląda, jakby wystrzeliła bomba, to w zeszłym tygodniu nasze mieszkanie wyglądało dosłownie jak kurnik. Po prostu ta słoma, która była naturalną siatką dla tynku na sufitach, została oczywiście zdjęta, no i wylądowała na ziemi przed sprzątaniem. I to naprawdę wyglądało jak jedno wielkie gruzowisko. Nic, tylko wpuścić i hodować kury. A tam
będzie kiedyś nasze ogromne, dorosłe łóżko z dorosłym, bardzo wygodnym dla kręgosłupa materacem, bo aktualnie śpię na futonie z bawełny, który sama chciałam sobie zamówić i nie róbcie tego błędu, nie kupujcie futona, bo stał się kamiennym dnem rzeki i po prostu tak mnie po spaniu boli kręgosłup, że to jest jakaś masakra. Nigdy więcej naturalnych, bawełnianych materacy po prostu nie. Kupimy sobie, prawdopodobnie już testowaliśmy, materac hybrydowy, który jest połączeniem sprężyn i pianki. Wiem, że to nie jest najbardziej ekologiczna opcja, ale sen jest dla mnie bardzo ważny i po prostu no nie można się budzić z bólem kręgosłupa, ale wracając do łóżka, to tu będzie łóżko, stolik albo coś w tym stylu i widzicie już, że mamy tutaj małe centrum dowodzenia, ponieważ przy każdym łóżku będzie włącznik pozwalający wyłączyć światło górne, gniazdo albo właściwie gniazda do lampek, ładowania telefonu i innych rzeczy. I trzecią rzeczą to będzie, kinkiet. I trzecią rzeczą będzie kinkiet, chciałabym, żeby tutaj były takie kinkiety, które mają możliwość regulacji, czyli jest taka kultowa lampa, jest też jej odpowiednik Wika, którą można kontrolować wyżej, niżej i tak dalej. I właśnie tak to wszystko będzie wyglądać. I w ogóle, żeby nie było tak monotematycznie, to pokażę Wam coś, co dostałam na 31 urodziny. Jest to koło do jogi. Ja nie jestem zwolenniczką miliona gadżetów do jogi. Yoga Iyengara, jeżeli jest źle prowadzona i ma za dużą ilość gadżetów typu krzesło, borster, kostka, paski i wszystko to mnie przytłacza, ale po wstępnych testach uważam, że jest to absolutnie fajny gadżet, który utrudnia ćwiczenia, a nie ułatwia i ćwiczy mięśnie głębokie, ponieważ pozwala na urozmaicenie ćwiczeń dotyczących równowagi i pora odmrozić moją kondycję. W ogóle jestem strasznie połamana i wszystko mnie boli, więc odnowiłam sobie karnet i dzisiaj pierwszy raz idę na jogę na kołach. Oczywiście jak ktoś idzie na jogę na kołach, to w studio są koła, oczywiście nie trzeba mieć własnego koła, ale ja mam swoje, więc wzięłam, bo czemu nie, bo mogę. Koło do jogi. Koło do jogi przyglądałam się już od jakiegoś czasu i myślę sobie, nie, to jest kolejny gadżet, po co? Ale jak zaczęłam czytać na ten temat, to koło do jogi może Wam na przykład zastąpić kostki, ponieważ ma ono też dwie różne wysokości i ja już robiłam taką w domu, taką sekwencję ćwiczeń, że koło właśnie zastąpiło mi kostki i uważam, że ten gadżet ma bardzo duży potencjał i zobaczymy, jak dzisiaj będzie na zajęciach zorganizowanych, bo póki co ćwiczyłam na tym kole z YouTube'em, ale też było w porządku. A póki co idę na spotkanie z Justyną, ponieważ tak naprawdę sklep już mógłby ruszyć, wszystko jest już podpięte, wszystkie formalności urzędowe są już przez nas załatwione, mamy założone działalność gospodarczą i tak dalej, tylko trzeba wszystko na stronie wzdłuż i wszerz przetestować, wszystkie rodzaje płatności, zobaczyć, czy przychodzą wszystkie odpowiednie maile, po prostu przetestować ten sklep z góry na dół i właśnie się spotykamy. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić dzisiaj i że naprawdę już ruszymy na dniach. I jeszcze jedna rzecz a propos zakładania działalności gospodarczej i urzędów. Wszystko pięknie wygląda w teorii, bo jak wchodzicie na stronę urzędu, jest informacja, że działalność gospodarczą można założyć za pomocą profilu zaufanego, bla bla. Tak naprawdę nic, kompletnie nic, mimo naszych najszczerszych chęci, nie udało się załatwić przez internet, a teraz urzędy dodatkowo mają jeszcze COVID, więc często byłyśmy odsyłane z kwitkiem, ponieważ pomimo braku informacji na stronie internetowej w aktualnościach po przyjściu do urzędu, okazało się, że trzeba się umówić do konkretnej osoby, do konkretnego okienka na konkretną godzinę. Także kosztowało nas to bardzo dużo czasu i no nerwów chyba, no bo to jest nie dość, że no i jest jakieś podekscytowanie i stres, bo zakładacie działalność, to jeszcze po prostu chcecie to zrobić i wszystko, cały wszechświat Wam to utrudnia, chociaż chcecie, żeby to było zrobione jak najlepiej, jak najsprawniej, to po prostu nic nie dało się załatwić przez internet. Właśnie możesz zrobić swoje pierwsze wrażenie.
takie, o, no. Możesz zrobić pierwsze wrażenie. Takie zaskoczenie. To jest Justyna. Spotkałeś się, żeby przytulić. Nawet nie wiem, gdzie patrzeć. No, ja nie mogę zobaczyć. Spotkałyśmy się, żeby przetestować, czy działają wszystkie płatności, bo już bardzo chcemy ruszać. Chcesz jeszcze coś powiedzieć jako jedna, druga skrojone? Zaskoczyłam cię, wiem, ale takie pierwsze wrażenie jest najlepsze. Dużo pracy za nami, bardzo się cieszę, że w końcu ruszymy. Testy szybko pójdą, wierzę w to, bo już mam w tym zakresie jakieś malutkie doświadczenie. No i co? Nie możemy się doczekać pierwszych opinii, jak tylko kupicie bilet. Tutaj ja z OFU. Moja znajoma, która pracuje w marketingu, mówiła, że ostatnio jest za mało logo. Więc zdajemy logo. Większe logo. I jeszcze większe logo. Link do zapisu do newslettera będzie pod filmem. Wszystkie dane do wszystkich mediów społecznościowych będą w opisie pod filmem. Także zachęcam do zapisania się, do zapamiętania logo. Pozdrawiam, Agata Bokiej. W sumie rok i 7 miesięcy. No, ale to już za nami, także teraz będzie tylko lepiej. No, pa, pa. Ja już jestem po kołach, wróciłam do mieszkania, krótka recenzja. Było naprawdę bardzo spoko i dla mnie niewyobrażalne jest wiodza, nie wiem czy w innych sportach też tak jest, że kilka centymetrów zakresu, czyli na przykład kilka centymetrów ruszania się na kole, daje taki obraz w ciele, że tak to bardzo czujemy, a to jest zaledwie tylko kilka centymetrów i wydawałoby się prosta pozycja, no bo leżycie i na przykład macie nogę na kotki, nie, pewnie nie ma takiej pozycji, ale macie nogę na kole i ruszacie tym kołem zaledwie o kilka centymetrów i tak naprawdę skutki tego odczuwacie w całym ciele. Więc było bardzo fajnie i trochę się rozruszałam. Czuję ulgę w barkach, bo stres i zły sen gromadzi mi się w barkach. Wiem, że u dużej ilości osób gromadzi się w żuchwie, u mnie akurat głównie w barkach. Warto obserwować swoje ciało, żeby wiedzieć, jaki jest jego stan. Ale wróciłam do mieszkania po rzeczy i chciałabym wam pokazać jeden hit. Uwaga. I jeszcze kilka słów a propos sklepu. Dobra informacja jest taka, że w końcu działa nam newsletter MailChimpa i w końcu nie wpakowywuje się do spamu albo powie gdzie, tylko po prostu przychodzi na Gmailu na oferty, na innych pocztach pewnie ląduje w poczcie głównej, ale tak naprawdę to zawsze Gmail był tą najgorszą pocztą, w której newsletter wpadał do spamu, więc o tyle dobrze. Kolejna dobra informacja jest taka, że przetestowałyśmy wszystkie płatności, po prostu zrobiłyśmy produkt za złotówkę, wysyłkę za złotówkę i fizycznie kupowałyśmy te produkty w sklepie, który był under construction, czyli nie był upubliczniony do ludzi z zewnątrz, ludzi, którzy nie są administratorami i póki co wszystko działało i pieniądze spływały na odpowiednie konto, ale minus jest taki, że mamy minimalny problem z ustawieniem wysyłek za pobraniem i wysyłek, które są płatne z góry. Także wracam do mojego starego mieszkania i muszę to przeklikać i też przetestować. Wiem, że Justyna coś robiła w międzyczasie, kiedy byłam na jodze. Ale a propos starego mieszkania, to plus jest taki, że w czasie tego remontu mamy gdzie mieszkać, bo naprawdę, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby mieszkać tu, gdy jest taki pył, kiedy naprawdę po prostu wystarczy wejść, o, i ja już jestem cała brudna. Także duże szczęście, że nie jesteśmy ograniczeni czasowo i po prostu przeprowadzimy się, jak się remont skończy. Pewnie przeprowadzimy się na gołe ściany. Chciałabym tylko bardzo, żeby kupić łóżko z materacem, albo może sam materac już taki docelowy, porządny. Plus biurka do pracy i tak naprawdę to nam jest potrzebne. AGD częściowo już mamy, mamy piekarnik i mamy zmywarkę, ponieważ kupiliśmy ją już jakiś czas temu, bo była promocja w sklepie, dlatego
zdecydowaliśmy się kupić te rzeczy wcześniej. Były to swego rodzaju oszczędności, a te sprzęty i tak są niezbędne, także pewnie na początku, patrząc racjonalnie, a nie żyjąc marzeniami, nie będzie kuchni, nie będzie mebli, więc chyba pobuszuję na Olejksie i poszukam takie używane wieszaki z IKEA, takie metalowe, na którym będzie można zawiesić rzeczy, żeby ich nie wyjmować z kartonu. Może kupię jakąś używaną, tymczasową, taką materiałową szafę, ale no, ja już tu bym bardzo chciała żyć i bardzo chciała się przeprowadzić i naprawdę nie chcę czekać jeszcze kilka miesięcy, zanim będą wszystkie meble, ale nic na siłę, dajemy sobie czas, żeby urządzić to mieszkanie. Najpierw najpotrzebniejsze rzeczy, czyli podłoga, sufit, ściany, a resztę po prostu dorobi się w trakcie. Jest już kilka godzin później, a ja się nie pożegnałam. W ogóle już prawie zmontowałam ten vlog i zawsze mi się wydaje, że mam za mało materiału, a vlog ma 20 minut, ja nie wiem, kto to ogląda, także tylko się pożegnam. Dziękuję za oglądanie i poświęcony czas. Do następnego filmiku, pa!